Jak Sebastian Mila zagrzewał kolegów w szatni przed meczem decydującym o Mistrzostwie Polski w 2012 roku? Który z zawodników rozegrał w Śląsku aż 312 meczów? Jakie nazwy nosił wcześniej WKS? Jak wyglądała droga Śląska-Wrocław do Ekstraklasy? Których kolegów z drużyny Krzysztof Wołczek uważa za największych wirtuozów w futbolu? Odpowiedzi na te i nie tylko pytania można poznać w Muzeum Śląska-Wrocław. Nie wszyscy znają tą historię, ona jest tutaj, że tak powiem, w jednym miejscu przedstawiona, są najważniejsze przedstawione osiągnięcia klubu, momenty w historii, no i trofea, które zdobywał Śląsk na przestrzeni tych wszystkich lat. Przychodząc tutaj, każdy kibic dowie się o tej historii, nie tylko tej znanej, dotyczącej czasów właśnie Sybisa Pawłowskiego, Mili czy Sztylki, ale tej z początku powstawania klubu, która była ciężka i tych trudniejszych lat, gdzie Śląsk miał też upadki, tak? Ta cała historia tutaj jest chronologicznie przedstawiona i wychodząc z tego muzeum każdy będzie miał wiedzę na temat właśnie historii klubu i to właśnie jest najważniejsze. No, klub marki Śląska Wrocław potrzebuje takiego miejsca. Potrzebujemy jako klub miejsca, do którego cała rodzina może przyjść, dotknąć namacalnie tej historii, sprawdzić jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz przechodząc właśnie z muzeum na stadion i oglądając jakiś pojedynek Śląska Wrocław już w tych realiach. Dla nas to jest ogromna wartość. Bardzo zależy nam na tym, aby właśnie pojawiały się tutaj rodziny, aby powiedzmy ojciec przyprowadził syna i pokazał mu namacalnie, jak wcześniej Śląsk występował na Oporowskiej. Jak widzieliśmy też, możemy zerknąć, jak Śląsk występował jeszcze za czasów gry na Stadionie Olimpijskim. No i oczywiście tutaj te najświeższe tradycje już na Stadionie Tarczyńskim Arena Wrocław. Myślę, że to jest naprawdę punkt na mapie stadionu, który każdy kibic musi zwiedzić. To nie jest jeden czy dwa puchary, to nie jest jedno czy dwa pomieszczenia, tylko naprawdę tutaj jest zrobione to muzeum w bardzo sposób inteligentny, w sposób nowoczesny, w sposób multimedialny, więc na pewno zarówno młodsi, jak i starsi nie będą się tutaj nudzić. Muzeum Śląska Wrocław w zdecydowanej większości poświęcone jest dziejom drużyny piłkarskiej. Ekspozycja składa się przede wszystkim z nagrań, wypowiedzi, materiałów archiwalnych i multimedialnych. Nie zabrakło jednak artefaktów z przeszłości, pucharów, dokumentów czy na przykład proporców. Dzięki temu powstało miejsce długo wyczekiwane i myślę, że miejsce bardzo nowoczesne, bardzo ciekawe, które będzie dobrze pracować i funkcjonować do stadionu, bo na co dzień zakładamy, że tutaj jednak setki osób będzie nas odwiedzać, zwiedzać to miejsce, zapoznawać się z historią klubu, ale też miasta, bo jednak historia klubu to jest jakiś kawałek historii miasta, szczególnie na przykład w tych pierwszych etapach, jak klub powstawał na gruzach miasta, ale później również. 75 lat historii Śląska Wrocław to czas pełen piłkarskich wzruszeń, wzlotów i upadków. Dzisiaj można poznać tę historię zebraną w jednym i nowoczesnym miejscu. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.